Ewangelia według Mojżesza, 12 grudnia. Nie przesuwaj granicy Twego bliźniego, jaką zakreślili przodkowie na Twoim dziedzicznym dziale, nadanym Ci w ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój, abyś ją objął w posiadanie. Księga Powtórzonego Prawa, 19 rozdział, 14 werset. Wszystko należy do Boga Stwórcy. On jest właścicielem całej ziemi. On jest właścicielem całej ziemi. On nadaje ziemię i On ustanawia wielkość obszaru dziedzictwa. Kamienie graniczne wyznaczały zasięg dzielnic i określały rozmiar dziedzicznej przestrzeni. Nie wolno było ich przesuwać. Jeśli ktoś tak uczynił, okradał swojego bliźniego z tego, co mu dał Bóg. Występował tym samym przeciwko prawu pańskiemu, czyli przeciwko samemu Bogu. Ten przepis prawa jest wykonaniem przykazania „nie będziesz kradł”. Musimy nauczyć się być zadowolonymi z tego, co posiadamy. Zdrowe ambicje powodują, że dążymy do powiększenia stanu majątkowego, lecz nie może się to odbywać kosztem naszego bliźniego. Kamienie graniczne przestawia ten, kto zazdrości bliźniemu i ten, kto pożąda rzeczy należących do kogoś innego. Zarządzenie „nie przesuwaj granicy Twego bliźniego” dotyczyło dziedziczenia ziemi w Izraelu, nie zabrania więc kupowania ani sprzedawania ogrodów, domów i gruntów. Jednak sama zasada tego przepisu obowiązuje nieprzerwalnie aż do naszych czasów. Również dziś konieczne jest poszanowanie własności bliźniego i utrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków. Rzymski poeta Horacy napisał: „Zazdrośnik więdnie i marnieje wraz ze wzrostem dobrostanu sąsiada. Nawet władcy sycylijscy nie wymyśliliby bardziej okrutnych tortur niż zazdrość”. Panie Boże, pomagaj mi zawsze znajdować sposób osiągania dobrego porozumienia z ludźmi. Amen.